Jesteśmy na Domaniewskiej, Mikołaj Kunica, dzień dobry, zaczynamy Onet Rano Wiem. Baby Boomers, pokolenie X, Y, Z, a nawet Alfa, brzmi znajomo. Michał Bachowski jest z nami, redaktor Noise, dzień dobry. Słuchaj, to zanim powiemy, o czym będziemy rozmawiać, to zobaczmy, o czym będziemy rozmawiać. Okej, czyli ja zadaję pytania, wy odpowiadacie i mam zgadnąć, kim jestem. Zgadza się. Tak. Czy jestem kimś znanym? Może, ale niekoniecznie. To jestem zadowolona ze swojego życia? No jesteś. Taka jesteś odrobinę roszczeniowa. Czy praca jest dla mnie ważna? Aż za bardzo, jesz przed lapkiem. A chociaż mam fajny ten komputer? Najnowszy. I zawsze telefon w ręku. Jestem influencerem? Influencer na pewno nie. Raczej nie znasz się na mediach społecznościowych. Twoim medium jest bardziej telewizja. Monter kablówki. Czy moje zajęcie jest odpowiedzialne i wymagające? Na pewno tak ci się wydaje. Nauczycielem? Nie, chociaż lubisz pouczać innych. No to pewnie pokolenie X. Boomers? Ale co ja mam z tym wspólnego? Że jestem Gen Z. A, czyli pewnie jestem milenialsem. Nie, no co wy. No tylko, że wiecie co, mnie tak naprawdę niewiele łączy z tymi stereotypami na temat milenialsów. Ja nie wiem właściwie nic o technologiach i mam jeden komputer od 10 lat. Wypalam z pracy o 17, nigdy nie byłem bardziej aktywny. Organizuję teraz event charytatywny, a od rodziców wyprowadziłam się po maturze. Ja działam w mediach społecznościowych, mam TikToka, mam Insta. Myślę, że tak naprawdę wszystkim nam przykleja się jakieś etykietki, dlatego powinniśmy być ze sobą, poznawać się, uczyć się siebie i uczyć się od siebie nawzajem. Dlatego, nie wiem, może po prostu chodźcie i pogadajmy bez etykiet. Michale, co tu się wydarzyło? O co chodzi redakcji, którą kierujesz, którą reprezentujesz, której jesteś kreatywnym dyrektorem? Co to za pomysł? Ruszyliśmy z projektem Złączeni, dlatego że... Projekt Złączeni. Tak. To warto podkreślić, bo to jest ważna nazwa, nie etykieta, tylko nazwa projektu i platformy, która tak. już działa, można na złączeni.pl wejść. Można pooglądać wideo, tak. Także zapraszamy na złączeni.noise.pl i ruszyliśmy z nią dlatego, że chcieliśmy pokazać, że różne pokolenia są ze sobą dużo bardziej połączone często, niż często nam się wydaje, a wydaje nam się dlatego tak i wielu z nas ma takie wrażenie, że może te pokolenia są dalej od siebie, może one są jakieś, nie wiem, skłócone i tak dalej, bo różne pokolenia są związane z różnymi stereotypami. Ale tak jest, że inaczej funkcjonują w przestrzeni publicznej, w przestrzeni społecznej, w przestrzeni zawodowej ludzie urodzeni po roku 90, dla których to jest pierwsze środowisko bycia i życia, a inaczej moi rodzice, czy nawet ja, prawda? No to nie jest tak, że nie ma różnic między tymi generacjami. I my nie chcemy powiedzieć, że nie ma różnic, no nie? Tylko my chcemy powiedzieć, że te różnice nie są aż tak wielkie, jak czasem się je przedstawia i że pokolenia nie muszą być jakby przeciwko sobie nastawiane. Tak jak też wszyscy widzieliśmy, my też widzimy i trochę to nas zainspirowało, jakie artykuły pisze się o pokoleniu Z, tak? Że jakie to pokolenie Z jest roszczeniowe, że pokolenie Z gnije w łóżku. Nie chcą pracować. Nie chcą pracować, ale tak? Wiesz, ale przychodzą pokazuj... na rozmowy o pracy z rodzicami. To znaczy... Pewne z tych rzeczy się dzieją, tylko to jest tak stawiane, tak wyostrzane też tytułami, czasem clickbaitowymi i tak dalej, że wydaje się, że jest tylko tak, natomiast my chcemy pokazać, że jest inaczej, co też pokazują badania, no nie? No tak, badania, okej, okay, ale ja z kolei patrzę na twarde dane, na przykład z NFZ-u, gdzie możesz wyciągnąć informacje o tym, jakie roczniki, jak często biorą L4. I się okazuje, że pomiędzy tymi generacjami, umownie nazwanymi Baby Boom, X, Z i tak dalej, są widoczne, wyraźne, dosyć ostre różnice. To znaczy, nie zaskoczę chyba ciebie, jeśli powiem, że Z-ki tak? najczęściej są na L4. Mhm. Ale też my chcemy pokazać i powiedzieć, że to nie musi być złe, to znaczy wytłumaczyć, dlaczego tak jest, tak? Wytłumaczyć, dlaczego to podejście do pracy jest inne i być może jest...
de facto bardziej zrównoważone niż to podejście, które sprawia, że ludzie, którzy są na przykład chorzy, czy źle się czują, nie biorą tego L4, bo cały czas się boją w wyniku jakichś zaszłości też historycznych i tak dalej, że zostaną przez to zwolnieni. Czy, ja mam na przykład takie sytuacje też sam z rodzicami, nie wiem, jak ja biorę wolne, jak biorę urlop, to mam telefony od rodziców. Może lepiej, żebyś nie brał takiego długiego urlopu, no bo wiesz, zwolnią cię z tej pracy, masz fajną pracę i tak dalej, nie przesadzaj z tym urlopem. Czy to jest dobre? Nie wiem. No nie, i też chcemy te pokolenia w taki sposób ze sobą konfrontować, chcemy to tłumaczyć, dlaczego tak jest. Chcecie nauczyć pokolenie moich rodziców, żeby poprawili swój work-life balance? Chociaż może oni są na emeryturze pewnie. To pewnie bardziej moje może pokolenie. Może pokolenie X-ów, może też pokolenie milenialsów, ale chcemy przede wszystkim wytłumaczyć na przykład, dlaczego tak jest. No nie? Chcemy sensownie to wytłumaczyć i pokazać, a nie stawiać tylko tak, o, ktoś jest leniwy. Nie? Chcemy powiedzieć, dlaczego on na przykład bierze to zwolnienie i że to wcale nie musi być złe i że może to jest coś, co warto przemyśleć i jakoś naśladować, no nie? Takie podejście. Pół roku temu byłem na takiej konferencji dotyczącej rynku pracy i oczywista obserwacja, ale ja na nią sam nie wpadłem, dopiero ją usłyszałem i wtedy mi się wyświetliło, kurczę, to jest oczywiste, ale po raz pierwszy w historii ludzkości jest tak, i to wynika ze zmian demograficznych, z wydłużenia oczekiwanego czasu życia i paru jeszcze innych rzeczy, już nie będę wchodził w detale, ale po raz pierwszy w historii ludzkości jest taka sytuacja, że na rynku pracy równolegle funkcjonują 4 pokolenia, a za chwilę wjedzie alfa. Tak. I to jest zjawisko, które oczywiście rodzi nowe wymagania przed pracodawcami, no bo musi stworzyć inną komunikację, inne warunki pracy, inaczej przystosować nawet przestrzeń do pracy dla ludzi, którzy mają różne oczekiwania, czyli to jest challenge, ale z drugiej strony to rodzi ogromną przestrzeń do tego, żeby wymieniać się wiedzą między pokoleniami. To, jeśli pracodawcy się tego nauczą, to podobno będzie ekstra. Tak, bo to by było też właśnie fajne, no nie? Żeby nie tylko, nie wiem, przygotowywać na przykład się na nadejście tych najmłodszych, załóżmy, i bać się tego w jakiś sposób, tylko też starać się działać tak w firmach, żeby ci ludzie ze sobą właśnie rozmawiali, żeby się integrowali, żeby uczyli się czegoś od siebie nawzajem. I myślę, że to jest duże wyzwanie, ale to jest coś, co to byłby jakiś game changer, tak jak powiedziałeś. No tak, tylko że z drugiej strony ci pracownicy, nazwijmy to, o dłuższym stażu, czyli pewnie pokolenie X i milenialsi, no to są ludzie, którzy mogą bać się tego, że zaraz, ci młodzi w tych technologiach wszystko mają połapane, wszystko kumają i jak ja im coś powiem, to nie dość, że stracę tą przewagę pod tytułem, że mam doświadczenie, to oni potem to jeszcze wrzucą do AI, a ja już w ogóle będę niepotrzebny. Nie wiem, ja bym też tak patrząc ze swojego doświadczenia, wydaje mi się, że tak, można się na początku, nie wiem, bać nadejścia młodszego pokolenia, ale potem widzi się, znaczy, że na przykład młodsi w czymś są lepsi, ale czegoś też się mogą nauczyć od nas, no możemy się tymi doświadczeniami wymienić. My też możemy się czegoś od nich nauczyć. Na przykład dla mnie taką obserwacją jest to, czego ja trochę zazdroszczę młodszemu pokoleniu, to jest takie dużo większe zaangażowanie w sprawy społeczne, w takie sprawy, w które się wierzy, tak? No ja i wiem, że w taki sposób gdzieś tam mówiło się o milenialsach, jakoś nie potrafię się w pewne rzeczy aż tak bardzo zaangażować. Natomiast tu jak jest wiara w coś, jak jest wiara w jakiś projekt czy w jakąś ideę, to widać, że to jest dużo większe zaangażowanie. I mnie to jakoś tam imponuje. No dobrze, Michale, to teraz powiedz, jaki macie pomysł, jak chcecie ten cel zrealizować, żeby zbliżyć czy złączyć te różne światy? No, jesteśmy medium przede wszystkim, więc będziemy tworzyć materiały, które będą pokazywać właśnie, że te pokolenia... Materiały, czyli pisać artykuły, tak? Tworzyć treści multimedialne. Tworzyć wideo, treści też na Instagramie, jakieś sondy uliczne i tak dalej, i tak dalej. Na pewno będziemy też wychodzić z tym w miasto, pokazywać, że te pokolenia są właśnie bardziej połączone. Będziemy rozmawiać też z ludźmi o tym, jakie stereotypy ich być może denerwują, które są prawdziwe, które są
które są nieprawdziwe. Będziemy to konfrontować, tłumaczyć, dlaczego jest tak, a nie inaczej. To po prostu chcemy w to bardziej wnikać, a nie ślizgać się gdzieś po powierzchni, tylko po to, żeby być może ludzi stawiać jakoś przeciwko sobie, no nie? My chcemy. A jak rozmawialiście o tym w redakcji, no bo jesteście taką redakcją, która to nie ma za sobą kilka takich, nie chcę powiedzieć podobnych, ale społecznych akcji, które mają zaznaczyć i podkreślić wagę jakiegoś zjawiska, jakiegoś problemu i spróbować rozminować te zasieki. Więc jak rozmawialiście o tym w redakcji, to jakie widzicie największe wyzwanie w tym zadaniu? Mhm. Gdzie ono jest? Co to by było? Jakbyś to nazwał? Na pewno to, co przed chwilą powiedziałem, żeby wnikać głębiej, żeby nie ślizgać się po tej powierzchni i nie pokazywać jakichś stereotypów, no nie? Żeby rozmawiać też z prawdziwymi ludźmi. Dlatego też w tym spocie są prawdziwi ludzie. Tu nie ma ja nie mówię też, że celebryci są, czy znani ludzie są nieprawdziwi, nie, tak? To byłeś, ale ja jestem rzeczywiście prawdziwym milenialsem, jestem reprezentantem rzeczywiście redakcji, ale tu w tym spocie nie ma aktorów. Tutaj zależy nam też na tym i to jest na pewno wyzwanie, żeby pokazywać prawdziwych ludzi i konfrontować ich być może z tymi stereotypami, pytać o to, co ich łączy i tak dalej. Michał Bachowski, Noise, nowy projekt z Łączeni. Gorąco polecamy. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Dziękuję. Dziękuję też państwu. To był Onet Rano. Wiem, Mikołaj Kunica. Do zobaczenia.